piękny, piera podczula. Pięknie się boją tych maniak. Wszystko jest takie straszne. Boga. Potwór robi panikę. A tu nie żaden potwór. Pani jest za duża? No dobra, teraz tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze dwie. Tak, jeszcze dwie osoby, proszę. Chodźcie wszyscy do wujka. Jest 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I ty też. Przedzielimy się wszyscy na pół. Uwaga. I słuchajcie mnie teraz uważnie. Będziemy patrzeć, robi tam dziwne miny, jakie kto umie. Dobra. Musicie słuchać troszeczkę tekstu, co tam się dzieje. I tak. Tu będzie drużyna Syfona. A tu będzie drużyna Miętusa. Jajajaj. Więc historia zaczyna się tak. Słuchajcie, patrzcie i róbcie, dobra? Uwaga, jedziemy. Przeciwnicy staną naprzeciwko siebie i oddadzą serię min kolejnych. Przy czym... Każdą budującą i piękną minę Blaszkiewicza Miętalski odpowie burzącą i szpetną kontrminą! Kontrmina! Kontrmina! Zamilkł, a Syfon i Miętus zajęli wyznaczone stanowiska. Syfon potarł policzki. Miętus ruszył szczęką. I mistral odezwał się, podzwaniając zębami. Możecie zacząć. I właśnie wtedy, kiedy krzyczał, że mogą zacząć. Zaczęli. Ostatecznie rzeczywistość przekroczyła swe granice. Nieistotność skumulowała się w straszny koszmar. I zdarzenie z nieprawidłowego zdarzenia stało się zupełnym snem. Ja zaś tkwiłem pomiędzy nimi na środku, przyłapany jak mucha w sieci, nie mogąc się ruszyć. Wyglądało to, jak gdyby na drodze długiego ćwiczenia osiągnięto nareszcie stopień, w którym zawraca się twarz. Zawracamy twarz. Ale mi się zawraciła twarz. Uwaga, czytamy dalej. Frazes przeistoczył się w grymas, a grymas pusty, czysty, próżny, jałowy. Jałowy. Złapał i nie puszczał! Miny. Słuchajcie teraz mnie. Syfon wystawił twarz i odwalił pierwszą minę tak gwałtownie. Jak by wywalił twarz? Tam patrzcie w kamery i wywalamy twarz gwałtownie.